Cześć, jestem Klaudia no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wieśni różnice w budowie cząsteczek propanolu i propanonu na podstawie budowy i grup funkcyjnych zachodzących w nich efektów elektronowych. Dobra, zaczniemy sobie od propanalu. Nazwa kończy się na al, czyli to jest aldehyd. Czyli grupę funkcyjną CHO ma na samym końcu. No to sobie to zapiszmy. Raz, dwa i trzeci atom węgla. Mamy tak? I jeszcze sobie zrobimy wzór sumaryczny, czyli będzie to raz, dwa, trzy, C3H6O. A teraz propanon. Kończy się na on, czyli to jest k-ton. I tutaj grupa karbonylowa CO jest w środku związku. Czyli mamy tutaj CH3, CO, CH3. Wzór sumaryczny C3, H6O. Grupa funkcyjna jest tutaj. Natomiast to tu mamy grupę funkcyjną. I jak widzicie, mamy te same wzory sumaryczne. No to teraz już tylko tekst i teoria. Aldehydy to związki zawierające grupę funkcyjną CHO zwaną grupą aldehydową. Grupa ta składa się z grupy karbonylowej i atomu wodoru. Ketomen natomiast to związki zawierające grupę funkcyjną. CO, czyli grupę karbonylową związaną z dwiema dowolnymi resztami węglowodorowymi, czyli na lewo CH3 i tutaj na prawo też CH3. Silnie elektroujemny atom tlenu powoduje wytworzenie cząstkowego ładunku dodatniego na atomie wodoru. Dodatnio naładowany atom wodoru jest silnie przyciągany przez wolne pary elektronowe na atomach, tlenu. Polaryzacja grupy karbonylowej i wolne pale elektronowe atomu tlenu umożliwiają tworzenie wiązania wodorowego z cząsteczkami wody. Natomiast nie jest możliwe tworzenie wiązań wodorowych między cząsteczkami aldehydów ze względu na brak atomu wodoru związanego silnie z silnie elektroujemnym atomem tlenu. W tym zakresie ketony posiadają te same właściwości co Aldehydy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.